Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? Tak? Co? Jak to? Nie ma smułki na zakładzie? A gdzie jest? Niech pani spuści psy. W tej chwili włączy prąd. Mhm. Dobrze. I reflektory. Proszę wszystkie na wieżę stracić czas. A, odbyła się alarm. Dzień dobry, panie dyrektorze. To pan tutaj? No. Dlaczego nie przy maszynie? Jak panu się udało zdjąć łańcuch? No pogrzebałem trochę gwoździem przy tej kłódce i puściła, no. Ale panie dyrektorze, czy te w ogóle łańcuchy, to jest w ogóle konieczne wszystko? Oglądałem ostatnio film o galerach i bardzo mi się to podobało. Poza tym zamiast słowa łańcuch wolę określenie motywator. Motywuje do pracy, pozwala skupić się na konkretnej robocie, a poza tym wizualnie podkreśla więź, która łączy robotnika z zakładem, z jego miejscem pracy. No a o co chodzi? No bo panie dyrektorze, czy ja mógłbym dzisiaj może troszeczkę wcześniej pójść do domu? Do domu? No. Czuję się, jakby pan mi napluł w twarz. Mimo to spytam, dlaczego? No bo ja mam gorączkę, no. No chyba ze 40 stopni. Skąd pan wie? No tak czuję. Tak pan czuje? No. Czuć to, co pan sobie może. Że panu z butów śmierdzi. A co na to mówi pielęgniarka? No jaka pielęgniarka? No nic nie mówi. Przecież sam pan zlikwidował cały gabinet pielęgniarski i sobie na jego miejscu zrobił tam miejsce z schadzek suwnicową. No. Jak pan w ogóle złapał tę niby gorączkę? No pracuję przy otwartym ognie, no to w końcu mnie przewiało. To nie może pan go zamknąć? No mogę, co to da, jak i tak w tym oknie jest, nie ma szyby, wytłuczona jest, no. No pan zobaczy, jaki jestem tutaj rozpalony. Pan dotknie czoła. Pan się przekona, jaka to choroba. Rozpalony jest, tak? No. Ile pan ma niby stopni? No ze 4 dychy będzie. Za 40, tak? No. Chwileczkę, bo teraz wszystko szaleje. Różne choroby, bakterie. 40 stopni to ma być, tak? No. Bez przesad. Co? Nic tutaj nie wyczuwam, żadnego zagrożenia. Nie, panie dyrektorze, mogę iść do domu? W domu to ludzie umierają, panie Smułko. No tak, jest takie przysłowie, tylko że akurat u nas się nie sprawdza, jak patrzę na tą liczbę śmiertelnych wypadków na zakładzie. Przecież cała nasza fabryka to powinna zostać oznakowana jako czarny punkt. No. Panie dyrektorze, no to pan może chociaż wezwie lekarza, to mnie zbada. Tak, no. Tak. I zapłaci mu za wizytę, która nic nie da. Na szczęście są inne metody, dużo tańsze. Ale pomogą? Są sposoby. Pani mi połączy z mrównicą, co? Pomogą. Dobrze. Pani mrównica, tu dyrektor mówi. Niech pan siada, może pan siedzieć. Pani mrównica, jest u mnie smułka. Twierdzi, że ma gorączkę. Niech pan go zabierze na odlewnię, tam jest piec, prawda? Działa w tej chwili? Pali się w nim? Pali, dobrze. Niech pan tam wsadzi smułkę. Zmieści się? Zmieści się. Musi się zmieścić, no. Niech pan go tam wsadzi, co? Na jakie dwie zdrowaśki? Na dwie międzynarodówki pan go wsadzi, no. To się wygrzeje, się wypoci. Wypędzimy z niego to choróbsko, no. Tak. No, załatwione. Na razie. Aha! Halo? No jest pan. I niech pan na jutro załatwi taką dużą, porządną kłódkę. Nigdy w życiu nic nie dał. Sam musiałem wszystko odzyskać, a tymi pazurami wydrzeć, bo... Mi nikt kanapek do szkoły nie robił. Nikt mnie Mercedesikiem nie podwoził do pracy. Nierzadko całe lato musiałem w jednej koszuli przechodzić. Ale się zacisnąłem! Zacisnąłem się i wyszedłem na ludzi. Panie Karol, pan siada. Zostaw mnie, uspokój się! Nie krzycz na mnie, siedź jak ci dobrze. Ja wam jeszcze pokażę, ja was jeszcze tu wszystkich powyduszam. Jeszcze mały Józio będzie wielkim Józefem. Ja wam tu jeszcze wszystko pokażę. O! Straż Marszałkowska przyszła. Melduje, że Westerplatte się broni nada. Idziemy na spacer. Trzymy chwileczkę, przepraszam bardzo. Niech żyje polski cukier. Idziemy, majorze. Proszę bardzo. No i widzę państwa, nie ma już pana Karola z nami. Troszkę było ciężko, ale patrzą państwo, zrobiło się jakoś tak jaśniej, przyjemniej. Przepraszam państwa bardzo serdecznie za ten incydent, ale alkohol też trzeba umieć pić, bo potem proszę bardzo, dostaje się takiego małpiego rozumu. O, pan Karol jakieś notatki tutaj mi zostawił. Co to tutaj jest? O, notateczka. Proszę bardzo, 25 października.
Dziś o 23:20 zauważyłem, jak spikerka, czyli ja, upycha do torby papier toaletowy ze służbowej ubikacji. Ukradła też żarówkę z piwnicy. Ale świnia, jak można rzucać takie oszczerstwa? I w ogóle gdzie on był, że mnie tak przyuważył?